Moje ostrze płonie ogniem. Zostawimy sobie mechy. Lojalny żart. To mi się podoba, jak jest lojalny. Ulepszony protokobot. Rozkręcacz fal, prawa obrączyni. No dobra, Mirek, no to robimy tak. W pierwszej turze gramy dwóch Mierków. Nie będziemy się ograniczać. Boże, jak dobrze, że nie ma mikstury szaleństwa już, jak to się tam nazywało. Tego czaru za jeden Prista, co przejmował kreaturę z dwójką ataku natura. O! 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 Znaczy, w sumie to nie wiem. Czy wiem, jak aktywować wulkan do tej mapce Zangoro? Tak. To nie fajne. Panie Mirosławie, to nie jest fajne, niestety. Aha. Aha. Na czym polegają deki Speedful? Na tym, że gra się jakieś drogie czary, zazwyczaj za 8, 9 albo 10 i Speedful samonerkę. Czyli po polsku... Jak się nazywa po polsku? Muszę to rozważyć. Czat, potrzebuję pomocy. Zajadłem przywoływaczkę. I jak grasz spele tylko za 8, 9 albo 10, to jak zagrywasz zajadłem przywoływaczkę, to ci wyciąga spel za 8, 9 albo 10 i przywołuje dużego stwora na board. I to są Speedful decki. Z tego co pamiętam, to były 3, Druid, Mag i Priest. Chyba nic więcej nie grało na Speedful. Speedful kombie. Niby wszystko spoko, tylko ten zaraz ocenia Shadow War Defa, a ta pinda będzie bufować. Może masz ochotę zagrać arenkę? No jakbym miał ochotę zagrać arenkę, to bym pewnie ją zagrał. Dada, wielka tajemnica streamerów, jak mają ochotę coś zagrać, to grają. Prawda. To jest 100% prawda, zero ściemy. Full authentic. Polecam. Robimy tak, by tamten dobrał tylko jedną karcioszkę. Nie było jeszcze Event Speedful Paladyna. Ciężko, żeby był Event Speedful Paladyn, skoro Speedful Samonerka kosztuje 7. A 7 na tyle, na ile pamiętam, to od, a nie Event. Tak sobie myślę. Not cool. Dobrze, stół wyklirowany. Fajne, ale teraz tylko trzeba go zabić. Hydrolożka. Co takiego hydrolożka nam tutaj da? A może nam da to? Skrucha też byłaby w sumie całkiem spoko. Mam to jakiś combo priest. Jakby chciał zagrać coś dużego, żeby to zbufować i mnie zabić, to skrucha by pomogła przeżyć. Ale powiedzmy, że on niczego takiego nie ma i będzie grał akurat 3 karty, żeby coś zrobić i przeżyć. I wtedy my dobierzemy 2. No. No.
No. Bardzo dobry call. Tylko nie wiem, dlaczego on sobie nie zbufował akolity bólu, ale to się wytnie. Zostałeś. Elo, gościu. Kolejna gierka, kolejne rozdanie, kolejne problemy, co zostawić. No ale zostawimy wszystko. Pierwsza, druga, trzecia. To na wszelki wypadek, jakby trzeba było plany zmienić. Może być, tak myślę. Nikt się nie ostanie. No dobra. To plan chyba nie wypali. No i coś czuję, że ta gra może się szybko skończyć. Po co się to gra w Rogalu? Czym to ma synergię? Z Happy Ghoulami? Czy to jest od Rogal z Happy Ghoulem i Healem? No zagrajmy tego. Ten ginie od Hero Power, więc bez sensu. A zagramy sobie teraz tego. W następnej zagramy sobie to z sekretem. W czwartej sobie skojnujemy War Machine. I może to z tego wyjdzie. Okej. No i elu. O, pa, naprawdę. No to chyba GG. To jest heal Zorogal, taki Zo Warlock, tylko że zamiast drowu masz tempo. Okej. Okay. Czuję bazę, czuję. Udało mi się! Jest sukces! Czy ja się mogę poddać? Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Jest moje przeznaczenie. Czekam na rozgrywkę. Przyznam się szczerze, że nie chcę mi się nawet tej gry grać, bo nie widzę, znaczy nie wierzę w szansę na szansę wygrania jej. No weźmie po prostu zabij. Kornishonie, piekarszonie. Kill me quick. No. Raz, dwa, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Grzybowa! Wygrywasz. Poddaję się. Zanudzony na śmierć. Dosłownie. Nie w przenośni. Herbata. Kangur, Migotron, takie i takie. No, niech będzie. Nie ma tragedii. Poskramiacz fanu.
Dobra, zagrajmy sobie na razie tak po prostu. To nie jest od. To dobrze. Mytos. Panie Mytos, co pan pytos? Malegos? Devratel? Backstaff? O, no masz tego. Upgrade do bota. Upgrade do body. Oj, to jest dobry draw, Mireczku. Bo już myślałem, że będą się jedynki zagrywać. Tak, to mamy solidne 3-4. Zwiadowca Faldorei. Nie, salwa brzydłopłatków. Czyli to jest malego z Rogal. No to malego za powinienem rozjechać bez najmniejszych problemów. Przynajmniej w teorii. Grajmy sobie coś większego. No może być nietargetowalność. I graj. Brzytwo płatek. Nevis Garrett, agent WW, Elfi Bart. Okej. Okay. Zastanawiam się, jak on chce się obronić przed śmiercią. Póki co wyszło mi, że chyba nie chcę. Wjeżdżamy w niego. To się jedynie chyba na rytmie nadaje. Ta gierka. No zapomniałem o Vanishu. Okej, zwracam honor. Cześć, suspekt. Niedobrze. Chwilę, on coś dobrał? Nic nie dobrał? Czy co, masz wszystko na ręce? Ale umiera w tej turze. Musiałby zagrać Sapa na to. A nie, to i tak umiera od tego. Dobra, nie zakombinuję. No, musi zabić kangura. Ziombo. No i elo. No i elo. Gnomeczka, romeczka, tralalalala, zabawmy, o fuck, zaryzykowałem się, nie opłaciło. No dobra, jeden do iluś tam, mam 10 jedynek w deku, 10 jedynek i 27 kart. No, 1 do 2,7, 1 do 2,7, dobiorę jedynkę, nie dobra, jedynkę. A jakie doświadczenie masz, że lepiej przytakiwać? Ktoś ostatnio wylewał swoje żale i się kłócił? Nie, ale tak... No, naprawdę teraz kangura dobieram. Wiecie, jak mam komuś uświadamiać, pokazywać statystyki i tłumaczyć i tak dalej, a później czytać te wszystkie śmieszki, pseudośmieszki albo mądrości. Przecież ja nie muszę nikomu niczego tłumaczyć i pomagać, no jak... Naród nie chce, no to nie będę na siłę tego robił.
Jakichś konkretów takich nie było, ale tak doszedłem do wniosku, że... że zbędne to jest. Niech se każdy tam robi co chce i se myśli co chce. Ja bronić nie będę nikomu. YOLO! Mariolo! O tym, że ludzie przesadzają, to już wiem od dawna. Już nieraz to udowodniłem. Tarczę w górę. Aha. Przetwarzam zmagazynowaną energię. Bum! Szkuta! Szkuta! No pewnie i tak zaraz ogarnie Bolt, ale co zrobić? No i co tam? Jest monetka i jest Rin. Wystanie duszy. Przyczelne widmo. Okej, okay, niech będzie. Nie jest istotne za bardzo. Żarnik. Chwilę. Bo możemy zrobić tak. Zabić to. I brakuje mi jednego damage'a. Okej. Okay. To zrobimy sobie tak. I młoteczkiem stukniemy ją. Bum, graj. No ładnie, stoliczek ogarnięty. Czy był już sens bicia młotkiem tego 2-4? No nie wiem co zrobić, ja... stawiam na szybką wygraną, bo jak szybko nie wygram, to on rzuci Twisting Nether, wyleczy się raz, drugi, trzeci i nie wygram. Więc wolałem strzelić tym młotkiem. Żeby wykorzystać to i może w następnej turze wyciągnąć z tego jakieś walue. Zresztą się udało chyba. Jeżeli dobrze rozkminiam, co się stało na stole. Więc wydaje mi się, że nie była to najgorsza decyzja. No może nie najlepsza. Bo sam atak nic nie dawał w momencie ataku, ale z perspektywy dwóch tur wyglądał spoko. Mista Szkuta, do something, or be deaf. Brawo, brawo. Prima gusto, prima gusto. Prima litallo, litallo prima dillo. Elo. Jadrin kontra Lexaro. 2-3. Nie mam pierwszej tury. Dobra, to spróbujmy zrobić tak. I poproszę Kangurobota. Nie ma Kangurobota. To może prawą obrończynię na pierwszą turę. W drugiej zagramy tego, w trzeciej zagramy tego. Interesujący obrazek, milordzie. I jest, dobrze. Super, nie tracimy ani jednego punkcika many. Yay. So good. So good. Może many nie tracimy, ale sekundy cenne już trochę bardziej. Wakanda w moim sercu! Oglądałem Czarną Panterę. Niestety z dubbingiem. Nie polecam. Muszę obejrzeć oryginalne. Znaczy bez dubbingu i lektora. Bo ciągle mam w uszach te... Wakanda w moim sercu! Traumatyczne doświadczenie.
Zabijemy jajko, jak mówi stare polskie przysłowie. Jak widzisz jajko, to je zabij. Jak widzisz szoła, to nie wiem, co zrób w sumie. Dobra, zrobimy tak. Nie będzie cudowania. Będzie po prostu surowa potęga i siła. Czy byłem na nowym Predatorze? Nie, jeszcze nie byłem. Ale planuję iść. Podejrzewam, że to najlepsza komedia tego roku przyszłego. Czemu tyś taki niedobry? Zły. Zły gościu, zły. Czy ja w takim razie chcę to zabijać? No, skasuję to. Nie podoba mi się troszkę, bo to takie trochę takie defensywne zagranie. No dobra, to teraz pompujemy damagi. Czy nie pompujemy damagów? Mamy 9 plus 8, 17, brakuje mi 7. Grajmy tego Mirka najpierw. Weźmy to. Przetwarzam zmagazynowaną energię. Dobra, no zrobimy tak. Takie niby to agresywne, ale tak trochę defensywne. Tu skrócimy trochę stołu, tu zaatakujemy, tu zagramy sekret. Okej, zabił SS, spoko. Mam lita. Elo, mordeczko. Moje ostrze płynie ogniem. Zróbmy tak, spróbujemy. No i teraz ten, tylko poproszę poskremiacza fal. Poskremiaczu fal, przybywaj. Przybywaj. Nie przybyłeś. Dzięki. No trudno się mówi, żyje się dalej. Ulepszony. Nie, no bez sensu. Graj, zobaczymy, co się będzie działo. Bardziej chyba wolę w drugiej turze tego zagrać. Bo do tego i tak nie mam buff. Nie mniejsza do World Pain na gościu, proszę. Bardzo grzecznie pana proszę. Ała, moje ucho. Okej. To mogę zaakceptować. Jako zagranie. To jest trochę gorzej, ale może być. Lojalny żarnik. Lojalny żarnik. Dobra, zrobimy tak. Chociaż nie, to jest bez sensu. Chwilę. Zrobimy tak i zrobimy tak jednak. Jak zagram to, to nie mam co zagrać zatrzymany. Skrucha odkupienie, matryca samoobronna. To odpada to albo to. Weźmy odkupienie może. O skruchę to nie wiadomo w co trafię. A to może być tam, przecież nie zawsze jest spoko. Obszarówka. No nie fajnie. Nie lajkuję tego rozwiązania. No, zróbmy tak.
Chociaż też raczej dalekie to od perfekcji. Nie wiem, to jest słabe. To było słabe. To nie jest cool. Uuu. To jest cool. To jest cool. Cool, cool, cool. Trzy... 12. Dobra, no rzućmy mietka. Pójdziemy sobie w bo... Czekam na rozkaz. Zep, poszliśmy. Dobra, bez komentarza, to nie była dobra decyzja. Że decyzja może była dobra, ale... Efekt wyjściowy był tragiczny. To można było przewidzieć. No nie no, rzućmy najpierw to. Światło gaśnie. Światło walczymy dalej. Ale walczymy dalej. Ale dostaliśmy w pupę. Ale dostaliśmy w pupę. Ale dostaliśmy w pupę. Cześć, Kitoru. Okej. Coś dobrego, błagam. Norbert. Prowokacja. Dobra, jak on nie ma drugiego tego przerażającego krzyku, to jest okej. Ma to trochę mniej. Jak tydzień leci? Ja bardzo dobrze. Czemu ustawiłem Valkyrie na pierwszym miejscu? Bo ma dużo HP, trinket do HP i redukcji damage'u. Nie umiera i sobie dobrze tam radzi. Głównie dlatego. Ale tej gry chyba nie wygram. Mam takie wrażenie. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Czemu ja Valena zostawiłem żywego? Kurde, no ten... Karty mi się skończyły na ręce, krzyk i halo. I dobrze. Pam 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 pam. Nie ma w Maligosa. Żeby mnie zabić moim blastami. Gościu. Czy my się możemy poddać? Wydaje mi się, że możemy. No jeszcze zobaczę, co dobiorę. No, streszczaj się, Kolo. Niebolo. No. Moje oszcze płonie ogniem. Zostawimy sobie jedną prawą obrączenie na pierwszą turę. A dalej poszukamy czegoś ciekawszego. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No i co tam, gościu? Światło gaśnie.
No rozdanie to mamy tak z bani, że szkoda gadać. Ale to standard, mam 5 gwiazdek, mogę awansować do rangi wyżej, więc dostanę rozdanie tak tragiczne, że... Uhu. Uhu. No po prostu... Żal... Szkoda, że jeszcze z prowokacją młotkiem dostałem. Hej. Sekret. Zróbmy tak, zobaczymy. Gramy młotek i podejmiemy decyzję. Decyzja będzie prosta. Wyklearować stół. W następnej turze mam Blessing of Kings, więc nawet jakoś ten early game przeżyłem. Nawet jakoś ten early game przeżyłem. Dobra, zagram to i poświęcę młotek. A jak poświęcę tokena i zostawię młotek, no zagrać nie tego nie byłoby takie w sumie złe, ale... To jest nieco szybsze, więc niech będzie. Niechaj będzie. Powiedniczka tajemnic i sekret. No to super, jak to Freezing Trap to elo. To bolało. To bardzo bolało. No. Apollo RD. Już zrobiłeś, co zrobić miałeś. Myrlok. No, spróbujmy. Spróbujmy zrobić tak, następnie mamy tego, albo token, albo to. Są jakieś opcje. No, aczkolwiek... Znaczy, w sumie patrząc na... O, Boże. Chciałem powiedzieć, że patrząc na początek tej gry, to nie jest tragicznie. Zmieniłem zdanie. Roślinki weźmiemy. I wyrzucę to, żeby z tego dobrać karty. Weźmiemy roślinki, bo teraz mam 4 kreatury, on wszystko nie jest w stanie zabić, więc Zarkul może coś podziała. Jedna kreatura rozbija się o Megazaura, druga rozbija się o zbufowanego tokena. Więc teoretycznie jest clear. Nic nie mówiłem. Mam kangura malowanego kredą na wosku, mój kolego. Graj sobie, jajajajaj. O krap, serio? Przecież nie, w sumie to nie jest złe, bo ja teraz zabieram karty dzięki temu. Okej. Okay. Powiedzmy, że ujdzie. Tylko nie Freezing Trap. Freezing Trap. O Boże, jeszcze ma kreta. To sobie podobierałem. Przyjąłem. No ale nie wygram tego. Coś mi się tak wydaje.
Mam takie dziwne przeczucie, że to może być jednak nie do zrobienia. Graj. Graj ziombo. Ziombo bombo. Tak sobie myślę. O. A u, a o. No nie rzutuję chyba. Nie, no takiej gry to się nie da wygrać, no. Ten deck potrzebuje dobrego startu. W momencie, w którym ja mam start z bani, to se mogę. Se mogę. A, skończmy to. Dobra, co tam pisaliście?